Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Ze względu na napiętą sytuację na granicy z Białorusią na 30 dni na części terytorium Polski wprowadzony został stan wyjątkowy. Rozporządzenie obejmuje 183 miejscowości, a dziś ma je zatwierdzić lub odrzucić Sejm. No i między innymi o tym w naszym programie porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, kłaniam się, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. I pan profesor Bogusław Liberacki, eurodeputowany Lewicy. Panie profesorze, kłaniam się, dzień dobry również. Dzień dobry, witam. Panowie, jakiego wyniku głosowania w polskim parlamencie w sprawie stanu wyjątkowego na terenach przy granicy z Białorusią spodziewają się panowie dzisiaj? Jakie to będzie głosowanie? Czy ten stan wyjątkowy, to rozporządzenie zostanie zatwierdzone przez polski parlament, czy wręcz przeciwnie, polski parlament je odrzuci? Panie profesorze. Myślę, że zostanie zatwierdzone, że będzie większość dla tego rozporządzenia. Oczywiście Lewica będzie głosować przeciw według mojego stanu wiedzy. Tym niemniej jestem zdania, że te ponad 231 głosów po prostu parlament da, udzieli, Sejm udzieli temu rozporządzeniu. Panie przewodniczący, pan również jest pewny tego, że to rozporządzenie zostanie przez parlament poparte. No i co pan na te głosy sprzeciwu ze strony części opozycji? Uważam, że dzisiaj decyzja Sejmu będzie jedynie możliwa, czyli przyjęcie tego wniosku. Mówiąc znanym powiedzeniem premier Wielkiej Mości Margaret Thatcher, TINA, czyli there is no alternative, tak naprawdę w sytuacji wojny hybrydowej prowadzonej z Polską przez pana prezydenta Łukaszenkę, a tak naprawdę jest on elementem pewnej gry rosyjskiej, można rzec, że larum grają dla Rzeczypospolitej i tego typu instrument jest konieczny. Nie rozumiem różnych wypowiedzi polityków opozycji, którzy nawet w takiej sytuacji, no naprawdę zagrożenia granicy Polski do granicy unijnej również, starają się dzielić włos na czworo. Tak naprawdę nawet rozumiejąc powody, dla którego stan wyjątkowy jest prowadzony, jednocześnie kwestionują jakieś szczegóły, no, de facto są przeciwko temu. Ja nie rozumiem tej postawy, bo sytuacja jest naprawdę podbramkowa, dramatyczna. Jeżeli ktoś nie rozumie, że tu się toczy wielka gra geopolityczna i to może być tylko wstęp do zalania Polski dziesiątkami tysięcy uchodźców, no to znaczy, że nie rozumie polityki. No właśnie, tutaj pan profesor przed momentem mówił o zdaniu Lewicy, że Lewica prawdopodobnie nie poprze tego rozporządzenia w polskim parlamencie i to by się zgadzało również ze słowami Krzysztofa Gawkowskiego, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przedstawił swoją opinię, ją zaraz będziemy mogli zobaczyć, bo ona też się pojawiła na Twitterze Lewicy. Nie zgadzamy się na wprowadzenie stanu wyjątkowego, mówi Krzysztof Gawkowski. Konstytucja mówi jasno, że stany wyjątkowe wprowadza się wtedy, kiedy państwo sobie nie radzi. Trzeba zapytać, gdzie państwo sobie nie poradziło z problemem dotyczącym 32 osób na granicy, tak pisze Krzysztof Gawkowski. I teraz, panie profesorze, do pana pytanie, czy pan ze stanowiskiem Lewicy się rzeczywiście zgadza, żeby nie popierać tego rozporządzenia o stanie wyjątkowym i czy słuszne jest sprowadzanie powodów wprowadzenia stanu wyjątkowego do tych około 30 osób koczujących przy polskiej granicy po stronie białoruskiej? Przecież rząd mówi, że problem jest szerszy. Mamy informacje chociażby przekazane ze Straży Granicznej, która udaremniła w sobotę tylko 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 7 nielegalnych imigrantów, obywateli Iraku, tak podaje Straż Graniczna. 2 Polaków również zostało zatrzymanych i obywatel Syrii, którzy mieli pomagać w tym całym procederze. Panie profesorze, czy słuszne jest zatem wasze stanowisko? Tak, nasze stanowisko jest słuszne, jest to z kilku powodów. Powód konstytucyjny, nie ma dowodów na to, tak jak konstytucja stanowi, że to jest dobry moment do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Kolejna rzecz, nie ma żadnego dowodu na to, że jak mówił kiedyś rząd, że stan wyjątkowy jest wprowadzany w związku z manewrami Zapad, bo to nie ma nic wspólnego. Manewry Zapad są wielkie, to prawda, nie są dla nas miłe, bezpieczne, też prawda, ale zostały uzgodnione z NATO i odbywa się tak, taka ceremonia niejako odbywa się praktycznie rzecz biorąc co roku, więc tu nie o to chodzi. Kolejny powód, dlaczego pasie 3 kilometrów, a nie na przykład 13. Nikt na to pytanie nie dał odpowiedzi.
Następnie, jeżeli w stosunku do 36 czy nawet 50 osób państwo nie ma siły sprawczej, to znaczy świadczyłoby to o słabości państwa polskiego. Nie wykorzystaliśmy instrumentu, jakim jest Frontex, do współpracy. Takiej współpracy po prostu oficjalnie nie nawiązano. A zatem patrząc na różne przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, myślę, że tu przyczyna jedna jest przede wszystkim. To znaczy, niech nikt się nie dowie, co dzieje się na granicy, bo chyba tak należy na to patrzeć. Przeszkadzali organizacje pozarządowe, przeszkadzali dziennikarze, z różnego rodzaju nieprzyjemne dla rządu wycieczki wyczyniali. Wobec tego wprowadźmy stan wyjątkowy. Panie profesorze, kolejne pytanie, co się stanie, jak te tysiące przyjdą? Bo musimy liczyć się z tym, panie, że ci ludzie przyszli tutaj, zanim w Afganistanie się sytuacja zmieniła. O te wycieczki, o których pan profesor wspominał, oczywiście ten kryzys może się powiększać, tutaj pełna zgoda, ale pan profesor wspominał o aktywistach, którzy tam rzeczywiście się pojawili, o dziennikarzach, ale również politycy się tam pojawiali. Ja chcę dopytać, panie profesorze, o tę sytuację. No, dosyć niebezpieczne tak się wydaje. Z jednej strony możemy przez pryzmat humoru je traktować, jak bieg pana posła Sterczewskiego z tą torbą, który chciał się przedrzeć i pomóc tym migrantom, no ale te sytuacje mogły wywoływać również pewien kryzys międzynarodowy, kiedy pan poseł by nielegalnie tę granicę przekroczył. Mamy też aktywistów, którzy próbowali zniszczyć zasieki przy granicy z Białorusią. Czy według pana, panie profesorze, te sytuacje nie są niebezpieczne i czy to nie jest powód, żeby w jakimś stopniu właśnie zabezpieczyć ten cały obszar przy granicy z Białorusią? Są to środki nieadekwatne do sytuacji. A zatem jak nieadekwatne, to nie powinny być w tym mierze, w tym stopniu podejmowane. Taka jest moja ocena. A jaka jest ocena? Jaka jest ocena w takim razie pana przewodniczącego Ryszarda Czarneckiego, jak pan patrzy chociażby na te argumenty podawane ze strony pana profesora? Czy te argumenty pana przekonują? No, ja bardzo cenię i szanuję pana profesora Liberackiego i w ramach... Z wzajemnością. Dziękuję, że są one niespójne, bo pan profesor zarzuca, że państwo polskie jest pozbawione mocy sprawczej, właśnie ma moc sprawczą, skoro setki tych migrantów w sposób skuteczny zatrzymuje, a po drugie właśnie elementem tej mocy sprawczej polskiego państwa jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. Czemu 3 km, a nie 13? No, dlatego, żeby nie utrudniać życia naszym rodakom, którzy tam mieszkają, którzy powinni normalnie funkcjonować. Uważam, że państwo polskie dobrze sobie radzi. Pan profesor mówi, no tam jest tych 30 czy 50 i państwo sobie nie może z tym poradzić. No ale z drugiej strony pan od razu mówi, a zaprosić Frontex, czyli unijną agencję do spraw ochrony granic, zarówno morskich, jak i lądowych, w tym przypadku chodzi o lądową oczywiście. No skoro jest tam wystarczająca liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy czy policjantów, to po co Frontex? Być może Litwa i Łotwa z tym się zwrócą. Natomiast to już jest kwestia ich siły i możliwości reagowania na tę sytuację. Ja chciałem zwrócić uwagę, że politycy powinni patrzeć na konsekwencje. Dzisiaj tak naprawdę wpuszczenie wyśmiewanej przez opozycję 30 czy 50 osób oznacza pokazanie pewnej słabości. Jeżeli państwo polskie ulegnie, no to będzie sygnał jednoznaczny, że jutro będą tysiące już imigrantów przybywały nie z Afganistanu, tylko z Iraku. Przypomnę to, co jest już chyba znane, powinno być znane, że przecież myślę, na początku tego roku jeden samolot z Mińska, do Mińska z Iraku latał. Teraz ich lata nawet więcej niż jeden dziennie. Są organizowane specjalne, oficjalne wyprawy turystyczne tygodniowe rzekomo, które kosztują Irakijczyków do $1000. Inkasuje to państwowa firma białoruska, podległa bezpośrednio panu prezydentowi Łukaszence. I no, to pokazuje, że z jednej strony Białoruś prowadzi wojnę hybrydową, z drugiej strony na tym zarabia. I oczywiście Białoruś będzie to czynić. A jeszcze raz podkreślam, że jest to element szerszej gry rosyjskiej. Jeden z liderów opozycji białoruskiej powiedział w wywiadzie dla jednego z polskich portali, że Łukaszenko marzy
po jakiejś strzelaninie na granicy. Więc ja bym bardzo prosił, aby do opozycji, nie do pana profesora, który jest człowiekiem umiarkowanym i pewnie też jest daleki od tego typu działań i zachwalania, ale no te wszystkie happeningi części opozycji, chodzi o tego posła Platformy Obywatelskiej, także o tego pana z Fundacji Otwarty Dialog, czy innych aktywistów, no tego typu happeningi, one mogą skończyć się dramatycznie i będą, uwaga, amunicją dla Łukaszenki i dla Moskwy. I ja to, o ten koniec, wątek chcę również tylko dopytać. Tylko na koniec powiem, że Białoruś wypowiedziała nieprzypadkiem w ostatnich tygodniach umowę Unii Europejskiej odnośnie readmisji. A więc no tutaj jest to specjalny taki szach wobec Polski, Litwy, Łotwy i Unii Europejskiej i warto naprawdę tą grę czytać w szerszym geopolitycznym kontekście. To właśnie o co ta gra się toczy, dlaczego reżim Aleksandra Łukaszenki chce w ten sposób wpływać na sytuację w danym kraju poprzez właśnie przekazywanie tych migrantów, czy próbę w zasadzie przeciśnięcia ich, nawet brzydko mówiąc, przez polską granicę. Panie profesorze, jaki jest cel działania Aleksandra Łukaszenki? Czy rzeczywiście odczytuje pan to wszystko jako pewien swego rodzaju wojnę hybrydową i czy to też jest inspirowane bardziej ze strony rosyjskiej? Czy ktoś chce zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej? Jeśli tak, to dlaczego? Tak, zdecydowanie najwięksi gracze na tym świecie chcą zdestabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej. I wśród tych największych graczy na tym świecie jest oczywiście nasz wielki wschodni sąsiad. Nie leży w interesie Rosji silna, zwarta, jednolita, funkcjonująca sprawnie Unia Europejska, dlatego że jest partnerem dużo trudniejszym do rozgrywania własnych interesów. Zupełnie łatwiej dla Rosji jest rozgrywać, czy byłoby rozgrywać swoje interesy między prowadząc grę z poszczególnymi państwami członkowskimi. A zatem jest świadome działanie w kierunku, i takie mam przekonanie, destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej i Unii Europejskiej. I każdy, kto przyjmuje tego rodzaju wyzwanie, czy chciałby postępować zgodnie z oczekiwaniem, czyli destabilizując lub postępując niezgodnie z regułami europejskimi, nawet niechcący, będzie tutaj wspierał. Przed nami jest, i tu pozwolę sobie powtórzyć, groźba naprawdę dużej inwazji. Tutaj zgadzam się z panem Ryszardem Czarneckim, że nie był jeden samolot tygodniowo, jest 5 samolotów tygodniowo. Zdaje się, że znów są zawieszone tak intensywne latanie do Iraku, dlatego że nie jest łatwo przedrzeć się przez granicę ani litewską, łotewską czy polską. Ale pamiętajmy, że głównie to wszystko jeszcze zaczęło się dziać przed upadkiem rządu proamerykańskiego, czy pro naszego również, w Kabulu. I przed rozpoczęciem rządzenia totalitarnego przez talibów, więc główna fala może być jeszcze przed nami. I stąd jest to pytanie, jeżeli teraz stan wyjątkowy w stosunku do 30 kilku ludzi, to co zrobi polski rząd, jak będzie 30 tysięcy ludzi na przykład po tej stronie, czy 3 tysiące ludzi? Także tutaj mamy niejasności i chciałoby się, żeby było więcej informacji, żeby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na ten temat się zastanowił, no, żebyśmy wiedzieli jako opozycja być może i również koalicja o tym, jakie jest stanowisko rządu, żeby rząd chciał pozyskać nas być wszystkich. Być może te informacje, panie profesorze, pojawią się podczas dzisiejszej debaty w parlamencie. Panie przewodniczący, króciutko na koniec naszej rozmowy. Dlaczego Rosja rękoma Aleksandra Łukaszenki chce doprowadzić do destabilizacji w Unii Europejskiej? Ponieważ w interesie Rosji jest poszerzanie jej wpływów, a Unia Europejska, co by nie powiedzieć, nawet jeżeli są różne głosy o zniesieniu sankcji, jednak od 7 lat, co pół roku, jednogłośnie na posiedzeniu Rady Europejskiej przedłuża sankcje gospodarcze i personalne wobec Federacji Rosyjskiej. Stąd też Rosja będzie tworzyła sytuację sprawiające problem, generujące problem dla Zachodu szeroko rozumianego, także dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, Unii jako takiej. I tutaj stawiamy przecinek, ale za moment ponownie widzimy się w tym samym składzie na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam zatem do pozostania z nami.